Głowica jest jednym z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych elementów silnika. Jest niezbędna do jego prawidłowego funkcjonowania. Jej główną funkcją jest zamykanie komory spalania. W wielu przypadkach głowica służy także jako korpus dla mechanizmu rozrządu. Oprócz tego w głowicy znajdują się inne osprzęty silnika, takie jak zawory dolotowe oraz zawory wylotowe, kanały chłodnicze, kanały olejowe, czujniki służące do pomiaru ciśnienia oleju oraz temperatury płynu chłodniczego. W maszynach budowlanych i rolniczych najczęściej spotykamy głowice chłodzone cieczą. Wykonane są one z aluminium lub żeliwa. Częstym powodem awarii głowicy jest jej przegrzanie oraz jazda na zbyt niskich biegach. Oprócz tego szkodliwe są mechaniczne uszkodzenia, m.in. zerwanie napędu rozrządu, pęknięcia mostka, pęknięcie komory wirowej czy zatarcie tłoków lub zatarcie panewek. Najwięcej kłopotów z głowicą przysparza usterka uszczelki, która znajduje się pomiędzy głowicą a blokiem. Uszczelka ulega zniszczeniu przez niewłaściwe ciśnienie w komorze spalania i tym samym prowadzi do awarii samej głowicy oraz sąsiednich podzespołów. Zlekceważenie pękniętej uszczelki głowicy prowadzi do uszkodzenia kolejnych elementów silnika. Bardzo często naprawa głowicy jest nieopłacalna i należy ją wymienić na nową. W związku z czym oferujemy Państwu głowicę silnika Janmar 3TNV76 stosowaną w koparkach, generatorach prądotwórczych oraz agregatach różnego typu, napędach pomp, ładowarkach, sprzęcie rolniczym, sprzęcie leśnym oraz sprzęcie ogrodniczym.